ostatnio, zobaczcie, tutaj miałam astry. Nie, nie astry, goździki. I one już tak bardzo wyschły. I ja je powyrywałam. A z tych goździków się nasionka powysypywały. I po prostu to jest tak zasiane. Ale na razie nic z tym nie robię, tylko poczekam, bo może jeszcze w tym roku jeszcze mi coś z tego urośnie, ale wątpię. Nie wiem, zobaczymy, ale na razie to zostawiłam. To się tak tutaj zagęściło fajnie. I zobaczymy, co z tego będzie. O. Idziemy trochę na ogród. W ogóle witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie, bardzo mi tutaj świeci słońce. Wykrzywiona jestem, jakbym jadła cytrynę. Także witam się z Wami. Dzisiaj witam się z Wami tak bardziej po południu. Będziemy z Michalinką porządkować ogród, a dokładnie chodzi mi o wykoszenie trawy, bo już jest dosyć długa. A teraz dzisiaj mamy piątek, jutro jest sobota, niedziela, więc dzisiaj po południu tak już słoneczko zaszło, więc zrobimy to koszenie. Iga się akurat tutaj buja. Ja może sobie też przycupnę, poczekam na Michasie, aż przyjdzie. A Kajrosik też tutaj, zaraz muszę go zamknąć, bo on tutaj zdyszany taki jest, się nie położy. Mam cię nagrywać? Pokażę Wam moje pomidorki, bo ostatnio zrobiłam wielki porządek w pomidorach. Trochę je wynurzyłam spod liści, bo tak trochę były zaniedbane, za dużo tych liści było. No a teraz jak je tutaj tak obcinałam, to zobaczcie sami, tak to wygląda. Trochę może za mocno. Tutaj mamy, właśnie nie pamiętam, albo to chyba są malinowe, te podłużne, albo bawole serca. I tutaj też właśnie je mamy. I jak ja zobaczyłam, ile pod tymi liśćmi jest tych pomidorów, to pomyślałam, kurczę, nie, no muszę je tutaj wynurzyć. No i właśnie tyle tych pomidorów jest, więc jak one zaczną dojrzewać wszystkie, to nie wiem, kto je będzie jadł. O, zobaczcie, tutaj mamy, tu już mamy koktajlowe, malutkie koktajlowe, i tutaj też jest chyba jakaś taka inna odmiana tych koktajlowych. Ogóraski muszę zerwać, o, dzisiaj będą ogóraski. I tutaj ta strona tu miało, aha, jeszcze tam są małe koktajlowe, a tutaj miało być jakieś wczesne te pomidory, malinowe wczesne, ale na wczesne to, tutaj jest ich mniej trochę, na wczesne to one nie wyglądają. Muszę pokopać trochę tą... O, pierwszy pomidorek, zobaczcie. O, pierwszy pomidorek już dojrzał. Takie one są inne trochę. Wezmę, zerwę tu ogóraski, bo ten chyba już byłby gotowy do zjedzenia. Oj, tutaj też jest, ale jako chyba jeszcze został... Ej, tu nie mogę. Tutaj też jest, ale ja go chyba... Nie, też go zerwę. Tu jeszcze są takie malutkie, ale one jeszcze... I tam tych ogórasków jest, no jest trochę. I tam... No dobra. Także tak to wygląda. Trochę właśnie tych pomidorków mi się odsłoniło, bo przez te liście. Ale... Coś tam będzie. Tutaj też zasiałam w końcu w tych skrzyniach, to już miałam dawno porobione, natomiast tutaj trochę później mi to zeszło. Tu mamy ogórki, ja nie wiem, czy coś z nich będzie, bo to trochę późno je posiałam. Tu mamy marchewkę, a tu mamy koperek. Koperek tam też mi taki słaby jakiś wyszedł, a chciałam po prostu tu dwa rządki, zrobiłam tego koperku. Żeby on mi... Chciałam na zimę, o. Chciałam na zimę trochę, żeby pomrozić. Muszę to podlać, bo jest sucho. I tyle. Michalinka już wyciągnęła kosiarkę. Weźmiemy Kajrusika, zamkniemy.
Misia, może ty byś zdjęła tą nową koszulkę? Się ubrudzisz trawą, to ja ci jej nie wypiorę. Zobacz, jakie ogórazki ładne mamy. Dobra, pomogę jej. Idziemy do sklepu, bo tak sobie pomyślałam, że zrobimy ognisko i sobie zjemy po kiełbasce na kolację. Idę po kiełbaskę, po bułeczki i będzie kolacja z głowy. Widziałam, ostrożnie! Kajos? O, jestem. A co robisz? Rozpalam ognisko. Ale się nie pali. No jeszcze się nie pali, ale go rozpalam. No. No. Zobacz, już jest ogień. No tak, ale musi być takie więcej ogień, bo to jest... Ty patrzysz, co nagrywasz w ogóle? No. No. Bo trochę zabraknie tu. To... Będziesz jadła kiełbaskę? No. Dobrze. Oj, się zdawy. Na kolana. A dzisiaj złożyłam takie buty. Świecą. Świecą. O matko, jeszcze pożyzalni. No i zawsze to tak trochę lepiej wygląda, jak jest ta trawa skoszona. Ona grywa mnie jak zjeżdża. No. Ognisko też jako takie jest. Ja sobie kijek trochę przepalę i zaraz nadziewam kiełbaskę i będę robiła, bo aż mi ślinka cieknie. Co? Nie rusz! Mama, mogę sobie upiec kiełbaskę? Ja ci piekę kiełbaskę, bo to by trwało tylko parę sekund. Patrz, mama, ja piecę. Tak ja niby, dobra? Dobra. Ognisko szału nie ma, nie? O, matko, proszę. Ale kiełbaski upiekę. Idź. Amaś. Iga, proszę cię, nie rób tak. Ja będę miał usiąść. Ale ty mówię, na ciebie nie leci. Słoneczko jeszcze świeci. Narobię wam smaka, bo już moja kiełbaska już jest gotowa. Także zabieramy się za jedzenie. Igusia tam też. Ognisko już dogasa, ale jeszcze tam go pilnuje i je kiełbaskę również. Także smacznego. Jeżeli akurat wy też coś jecie. No, kiełbaska była przepyszna, zjedzone. Teraz kąpanie, bo najgorszy jest ten smród po tym ognisku. Nie znoszę tego. Więc... Co? Bo ciągle do mnie latało. Ty jesteś cała, śmierdziuch? No. No, także idziemy się zaraz kąpać. I do spania. Także tak nam minął wieczór, bo w dzień byliśmy w Lęborku, odebrałam już to auto. Także szybciutko poszło, wszystko co miało być zrobione, zostało zrobione. No, także... Mamy też nie sam.
Także do kąpania, Iga, godzina 20. Coś jeszcze obejrzymy i do spania. I jutro kolejny dzień. Także ja Was zapraszam na kolejny mój vlog. I do następnego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie oczywiście. Pa!